Proszę bardzo. Znaczy, ja chciałem zapytać o służby specjalne. Jak Pana zdaniem one powinny być po upadku komunizmu tworzone? Znaczy, przez jakich ludzi? Znaczy, wiadomo, że nie powinny być to osoby związane z PRL-owskimi służbami, ale skoro nie oni, to kto? Znaczy, wiadomo, że powinny być to jakieś osoby, które mają w tej dziedzinie jakieś doświadczenie. Jak Pan się odniesie? No, proszę, problem polegał na tym, że u progu transformacji ustrojowej to ci, którzy chcieli naprawdę zmienić w Polsce ustrój, to ze służbami specjalnymi mieli doświadczenia wyłącznie negatywne, jako ofiary represji. W związku z tym to nie jest dobre doświadczenie. No jakieś tam jest, ale nie jest dobre. Natomiast sytuacja wyglądała tak, że wcale nie mieliśmy do czynienia z próżnią tutaj. Przeciwnie, przecież transformacja ustrojowa w Polsce została drobiazgowo i starannie przygotowana przez wywiad wojskowy, który przecież w odróżnieniu od służby bezpieczeństwa, która została poddana weryfikacji i tam zdziesiątkowana, to wywiad wojskowy przeszedł transformację ustrojową w szyku zwartym, przez nikogo nie niepokojony. Także ta pępowina wcale nie została przecięta, w ogóle nie została nawet dotknięta. No i mamy to, co mamy, bo wprawdzie wojskowe służby informacyjne, bo o tym mówię, to jest najgroźniejsza organizacja przestępcza o charakterze zbrojnym, jaka była w ciągu ostatnich 27 lat, zostały formalnie rozwiązane, ale ja utrzymuję, że ta oficjalna nieobecność jest tylko wyższą formą obecności. Dlaczego tak mówię? Otóż w WSI istniały nieprzerwanie do września 2006 roku. Więc przez 16 lat od sławnej transformacji ustrojowej. W ciągu tych 16 lat dr Cęckiewicz pisze w książce Długie ramię Moskwy, że w 90 roku wywiad wojskowy miał agenturę w liczbie 2,5 tysiąca konfidentów. Jestem przekonany, że w ciągu tych 16 lat ta liczba wzrosła dziesięciokrotnie. I to jest, i mimo rozwiązania WSI formalnego, przecież ta agentura nie zniknęła. Co więcej, wojskowe służby informacyjne, może inaczej, wyobraźcie sobie Państwo, że każdy z Was jest generałem Dukaczewskim, szefem WSI. Ja wiem, że to nieprawda, no ale co nam szkoli sobie wyobrazić? Gdzie byśmy lokowali agenturę? No z całym szacunkiem, ale nie w środowisku gospodyń domowych. Bo gospodyni domowa, no co, może nam powiedzieć, co się przypaliło, co się przesoliło, to nawet mogą być prawdziwe informacje, ale po co nam one, prawda? Więc agenturę się plasuje w takich miejscach, gdzie rozmaite pomysły przybierają postać prawa, czyli w konstytucyjnych organach państwa. Tam się ich upycha, tak na takich tych. Drugie miejsce to tam, gdzie się kontroluje kluczowe segmenty gospodarki. Sektor finansowy, sektor paliwowy, sektor energetyczny, tak zwane strategiczne sektory. Bo przypomnę, jaka walka była. Nawet uliczne walki były, kiedy trzeba było zmienić prezesa Orlenu. No, pamiętacie Państwo, tam Zbigniew Siemiątkowski zresztą był aresztowany za to, bo to właśnie to złapali tego tam, telewizja nawet była tego prezesa, tam go aresztowali, przewrócili go na ulicę, skuli kajdankami, bo trzeba było zmienić prezesa. A nie mieli na niego haka, to taki zrobili, no i on już tak był skompromitowany, że już tam cieszył się, że tylko na tym się skończyło. Potem się okazało, że nic nie było. Więc to to była ilustracja tego, jak to było ważne. Uplasowanie agentury. Wreszcie w takich miejscach, gdzie się decyduje o śledztwach. Komu zrywamy paznokcie, a komu nie zrywamy. Tam, gdzie się wydaje wyroki.
kogo wsadzamy, a kogo puszczamy wolno. No i wreszcie tam, gdzie się produkuje masowe nastroje. W mediach, przemyśle rozrywkowym, środowiskach opiniotwórczych. Jak się agenturę uplasuje w takich miejscach, to można ręcznie sterować nie tylko całym państwem, ale całym życiem publicznym. I ci ludzie wiedzą, dlaczego się znaleźli w takich miejscach. Przecież wiedzą to. I wiedzą, że dopóty tam będą, dopóty będą mogli obcinać kupony od tej swojej pozycji społecznej i materialnej, a być może nawet przekazać ją dzieciom, dopóki będzie istniał fundament na tym, na którym się cała ta misterna konstrukcja opiera. I dlatego są karni, dlatego są dyspozycyjni. I dlatego mówię, że prezydent Duda powinien naprawdę, to wcale tu się nie śmieje, wcale nie rozumie. Powinien, jeżeli chce, to powinien, chce załatwić sprawę, to powinien poprosić generała Tukaczewskiego, żeby powiedział, co ma zrobić. Bo inaczej będzie się błąkał jak pijane dziecko we mgle. A on mu powie, co ma zrobić. Wiecie, rozumiecie, Duda, zróbcie tak, zróbcie śmak i będzie dobrze. A tu jutro już wyjdzie, jak tak zrobicie, to jutro tu wyjdą masowe demonstracje, będą wiwatować na waszą cześć. Ci sami, którzy przedtem bo krytykowali, że tam dodaś, tam dupa czy coś, to ci sami będą białe róże mu słać pod nogi. Jak będzie taki rozkaz? No zawsze się znajdzie tacy. Także tak to wygląda. Co trzeba było zrobić? No... W Niemczech jakoś zniknęła Stasi. Tu jeden poszedł siedzieć, drugi tamtego. Szef w ogóle uciekł do Chile. Mówię o Honeckerze, prawda? Jeszcze drugim takim przykładem są Węgry. Węgry to jest ciekawy przykład. Węgry były dokładnie w takiej samej sytuacji co Polska, u progu transformacji ustrojowej. Tak samo bezpieka aranżowała scenę polityczną, jak chciała. Bo na przykład no, Węgry, jak transformacja ustrojowa nastąpiła, to Węgrzy sobie przypomnieli, że przed wojną to taką najsilniejszą partią na Węgrzech to była partia drobnych posiadaczy. No to teraz już komuny nie ma. Aha, no to wracamy do stare kolejny. I nagle się partia drobnych posiadaczy na Węgrzech nagle się wysforowała na pierwsze miejsce. Taki był Wiktor Torjan, taki adwokat tam na czele. No to co się stało? W ciągu roku było 5 rozłamów tej partii. Z jednej powstało 5, tam prawdziwa, fałszywa, taka, owaka i już oczywiście każda bez znaczenia politycznego. No a teraz Orban się pojawił. Dlaczego? Czyżby się bezpieczniacy nawrócili? Nie wiem, nie ma takiej możliwości. Jak to zauważył cesarz Wespazjan, wilk zmienia skórę, lecz nie obyczaje. Oni się nie nawracają, to nie ma takiej możliwości. Albo starosta, widzę, albo starosta, albo kapucyn. Ale jednak Orban jest. Co się stało? Otóż ja mam, moja opinia jest taka, że Francja, Niemcy i Rosja, które przejęły całkowitą kontrolę nad węgierską gospodarką do tego stopnia, że na przykład Węgrzy wodę z Dunaju musieli kupować w państwowej spółce francuskiej. W państwowej spółce francuskiej, wodę z Dunaju. No to bezpieczniacy zostali po prostu, węgierscy bezpieczniacy zostali ze wszystkiego wyślizgani przez tych cwaniaków, rekinów. No i jak zobaczyli, że zostali ze wszystkiego wyślizgani, to jednym susem przeskoczyli na stronę umęczonego narodu węgierskiego w nadziei, że on coś odwojuje i dla nich. No ale to trzeba mu pozwolić wojować i dlatego Orban się pojawił i dlatego na Węgrzech nie ma takiej politycznej wojny jak u nas. Bo gdyby nie, to by była, a nie ma. Bo to tam jak 1000 osób demonstruje w Budapeszcie, to do rozkazu można wynająć i będzie demonstracja, ale to nie jest wojna polityczna.
No i Orban próbuje to wykorzystać, bo to nie wiadomo, jak to długo potrwa, ta pieredyszka. Orban próbuje to wykorzystać dla realizacji pewnego programu politycznego. To jest ciekawe, to jest ciekawa rzecz. Otóż Orban zapowiedział, że będzie się starał wyprowadzić Węgry z pułapki zadłużenia. To wymaga przykręcenia śruby finansowej, nie tylko tam zagranicznym korporacjom, ale i Węgrom. I on przykręca śrubę Węgrom. Jak tam za dużo im, za mocno im przykręca, to oni mówią, ej, tu Orban uważaj, tam to on im trochę odkręca, ale zasadniczo śruba jest przykręcona. I mimo to ma poparcie węgierskiego narodu, bo dwa razy wygrał wybory z większością konstytucyjną, co się u nas jeszcze nikomu nie udało. A on dwa razy z rzędu wygrał. Ma poparcie narodu węgierskiego, to widać. To dwa razy to już nie jest przypadek, to nie jest jakiś wypadek przy pracy. Dwa razy pod rząd. Dlaczego? Otóż warto zwrócić uwagę na fragment preambuły do nowej konstytucji węgierskiej. Tam jest wzmianka o koronie świętego Stefana. W Polsce to nic nie mówi, a na Węgrzech mówi bardzo wiele. Otóż korona świętego Stefana to jest inna nazwa terytorium węgierskiego sprzed traktatu w Trianon. Traktat w Trianon był narzucony Węgrom 4 czerwca 1920 roku jako kara za uczestnictwo Węgier w I wojnie światowej po niewłaściwej stronie. Traktat w Trianon był dla Węgier traktatem rozbiorowym. Węgry utraciły 2/3 terytorium państwowego. Więc Orban mówi, tak, no musimy, żeby od swobodę ruchów odzyskać, to musimy wyprowadzić państwo z pułapki zadłużenia. Słusznie. Muszę przykręcać wam śrubę, ale nie dlatego, że ze złośliwości, tylko dlatego, że patrzcie, w perspektywie mamy taki cel. No i najwyraźniej Węgrzy to rozumieją, bo inaczej by nie miał tego poparcia węgierskiego narodu. No to jest jeszcze druga, no to trzecia możliwość to jest taka, że wie pan, albo ich pozabijać, albo ich przekonać. No już innych możliwości nie widzę.